moim życiu ciągle góra, dół, góra, dół. Witajcie, tutaj Kamczo z Candy Freestylers, a dzisiaj kolejny odcinek piosenek w prawdziwym życiu, a dzisiaj... Paluch, to jest kocur! Paluch. Pamiętajcie, żeby w komentarzu zostawić typ kolejnego artysty, którego chcecie zobaczyć w tej serii, ponieważ jest zawsze dużo komentarzy, a my wybieramy te typy, których jest najwięcej po prostu, więc naprawdę przyczyń się do decyzji, jaka będzie po prostu w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze, bo to bardzo nas motywuje. Spróbujmy dobić 2000 lajków w 24 godziny. Wiem, że jesteście do tego zdolni, bardzo nas to zmotywuje. Tym bardziej, że dzisiaj nagrywamy to w minusowych temperaturach. No i jest nam bardzo, bardzo zimno. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić więcej takich odcinków. Lecimy teraz po 50 tysięcy subów. Wiem, że to jest bardzo możliwe. No i oczywiście pamiętajcie, wszystkie Instagramy macie w opisie. My ich zapraszamy do oglądania. Tam jakiś nowy trener, nie? Nowy trener. Grubasa przede mną wyjebali. Teraz ja jestem waszym nowym trenerem. Kumacie? Ma być tutaj dyscyplina. Mamy pokażemy wygr- panu, bo my jesteśmy najlepsi w tej lidze. Mordo, wierz mi, gwiazda mi gardzę i jak się wozisz, to był też. Sysiu, skończysz, Marcin! Chodź, idziemy. Witam. Ja bym się chciał dostać do klubu. Sprawdzacie tu jakoś moje umiejętności czy coś? Nie ma tu miejsca na testy. Nie, nie, nie. Niestety. Albo jesteś dobry, albo nie. No a jak nie, zajebisty. To wy... Siema, Kuba. Siema. Dostałeś się do klubu, słyszałem? No. Gratulacje, to będzie naprawdę dla ciebie niezapomniany czas. Bo jeśli byłeś kiedyś tutaj, to zapomnisz mnie prędko. Witaj w klubie. Nie zdjęłeś rękawiczki, ale szacunek. Ej, Krzychu, no. No w tym sezonie utrzymanie, tylko no w przyszłym... No przydało się coś wygrać, nie? W końcu. Trzeba było, nie? Ciągle chcemy trochę więcej. Dziś jestem jedynym, który podąża, żeby cię podnieść. Dalej, stawa, nic się nie stało. Daj mi powód, bym się podniósł. No musimy wygrać, dawaj. Kamyk, ile tutaj dzisiaj ich przyszło? Więcej matka kurwa nie miała? Do robienia hajsu, ciągnie tu chłopaków. Chcą być Ronaldami, Messimi, kuźwa, nie jak ty stoisz, tylko patrzysz na marzenia innych. Proszę cię. Co? Serio uderzył, kuźwa. Skał. Ale też mi się wiewa z bara w sumie. Nie, to było. Kamek, jak tam przygotowania do jutrzejszego meczu? Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Łatwo, kurde, gramy z jakimiś ogórami tam. Gdybyś kiedyś miała w planach odejść sama i nie myśleć o mnie znów, będę szedł wciąż po twoich śladach. Halo, ziemia, jesteś tutaj, jak nie słychać, poprzez chuj. Idiotnie zesrałem. A jesteś zawodnikiem kolejki chyba, nie? No, mama mi zawsze mówiła, że osiągnę sukces po prostu. I czułem to zawsze, że jestem wybrańcem i że to nie będzie mój stracony czas. Zawsze to czułem w serduszku. Ile razy upaść, by odnaleźć równowagę? Ja chciałbym w życiu mieć sterylnie. Tyle, że gramy w dziada? Zagrajmy w coś. Nie, nie, nie. Nie ma tu miejsca na gierki. Nie, nie, nie. Pompeczki już. Proszę, proszę, pompeczki. Ale do ziemi, klatą, dociskaj. Nie, ja się... Kurwa, co to jest? Co ja to wiem? Ja wiem. Kurwa, tu przysiada fabka. Słyszałem, że z tym dzbanem i frajerem w okularach, który was wcześniej trenował, była codziennie ta sama lekcja. A teraz będziemy pływać z rekinami, skakać w przepaście, grać w Chińczyka, ale wygramy te mecze. Kumacz! Kumacz!
chumasz, nie chumasz! Nie chumasz, nie chumasz, nie chumasz, nie chumasz! Nie, co jest? Reto włączył się. Pograć czeka, ja pierdolę. Wszyscy dziś walczą o podium. Musimy być najlepsi. Tak jest. Just do it! Do it! Jak to robisz, gościu? No, tak. Say what? Jak wbijam na ośkę, to boisko pełne. Tu jest szacunek, widzisz? Ulicy. Nauczysz się? Okoliczki zajmują się, tak? Jak tam, Krzychu? W której lidze gracie? Jebana ekstra klasa, ziomek. Naprawdę? Który to sezon? Trzeci. Ja pierdzielę, gratulacje. No to równa forma. Wybiłeś się ładnie. Bo ja cały czas kurde na tej ławce. Kmak, dobrze stoimy? W prawo, w prawo. Wszystko pod kontrolą. Kmak, zaraz wolny. Podejście wciąż niezmienne. Między nami ściana. Gotowy? Gotowy. Kurwa! Kamyk, ty ostatnio nic nie trafiasz. Ale w twoje serce trafia. A więc słuchajcie mnie. Dzisiaj zrobimy najgorszy trening w waszym życiu. Że się opamiętacie i się opamiętacie. By nie było już nigdy słabego punktu. Kumacie? No dobra, pokażcie co umiecie. Żonglerka najpierw. Żonglerka? Błogi niepokój czuję, błogi niepokój. Jak tak dalej pójdzie. Trenerze Marcinie, wróć do nas. Ja przepraszam, że byłem taki nieusłuchany i nie dawałem maksa na treningach. Wiem, jak trenu potrzebuję cię. Wróć. Trenerze, a czy z przyjściem pana do klubu to będziemy mieć takie same zarobki, jakieś podwyżki, coś? No jeśli wygracie mecz, to tak. A my nawet jak przegrywaliśmy, to mieliśmy na życie. Ale teraz są inne czasy. Co ty myślisz? Kamyk! Aj, nie leży na ulicy, jeśli tak to powiedz mnie. Ale Kamyk, ty nic nie widziałeś. Wracaj do treningów, bo nie będzie pieniążków. Już tam jest piłeczka, 20 okrążeń z żonglerką. Krzychu, ty dzisiaj grasz. Fajnie. A Kamil? A Kamil? Jedyne co może posprzątać, nie? Chyba pozamiatać. Pozamiatać, wiecie, to może w toalecie. Bo Kamyk pozamiatał zawsze, pisze pod filmami, nie? Dobra, Ronaldo robi 5 kroków, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze został tylko jeden krok. 5. Si! Piszchała, a właściwie ty skąd jesteś? Mówię głośno, skąd pochodzę, kiedy pytasz mnie. No wiesz, szkółka Lecha Poznań, skromnie. Przegraliście dzisiaj mecz, kumacie? Może czas zmienić podejście. Bo trener tak nas krzyczy cały czas, a my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego... Ale masz pierdol! Jak tam ci idzie w tym turnieju? Rabonka siadła. Myślisz, że wygrasz turniej, chociaż odpadłeś w grupie. A kto gra dalej? Nic na siłę byków. Zobacz, to trzeba technicznie. No. Zobacz tam bramka, technicznie. No dawaj. Wszystko w temacie. Po ziemi, przy słupku i tyle. Podaj mu, podaj, no podaj mu, podaj. Nie mam adresata. No za szybko biega! Przez to pływanie z rekinami. Kurde, za 5 minut mecz. Gdzie? Są moi ludzie! Co cię znowu boli? Oko! 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 A co się stało? No piłką dostałem. Wszystko leci za szybko. Masakra! Dopiero się odwróciłem i tu heada dostałem i tak... Oła, nie? Oczyń, oczyń, oczyń! Ale to było suche! Ale dobra, no fajnie. I co tam?
ja stąd wyszedłem, jestem w Lechu, a ty ciągle Astra Krotosz. Nie podbijaj z gadką, bo nie ma tematu i nie udowadniaj, że jesteś kozakiem. Jak można było tak spieprzyć akty? Jesteś najgorszym zawodnikiem, jakiego miałem, ale nie mów mi tu ci. Nie ranią mnie twoje słowa, jak ślepe naboje. Słowa nie, ale może pięści tak. O nie. Te same ryje, te same marzenia. To gdzie dziś jestem, zawdzięczam sobie. Chyba pływanie z rekinami. Chyba pieniądzom rodziców. Krasbar. Boisko. Podumie sens z rzeczywistością zlewasz. Kamień, chyba ci nie zależy na pieniądzach. Po co ty tu przyszedłeś? Tylko many. Jakbyś pytał o co kama. Chyba kibel, idź go czyści. Robię zamian. No kurde, jedna akcja i przegrywamy, no! Wszystko przemija w godzinę, wszystko przemija w minutę. Nie dostaniesz pieniędzy, jeśli to przegramy. Astro! No kurde, cały czas stoisz! Żeby tutaj dojść do czegoś, najpierw musi sporo biegać. Ruszamy się, biegaj! Defensywa, naprawdę, musicie grać bardziej, no naprawdę. O czym on mówił? Znów mówi o ruchach! Jakieś nowe taktyki, ja nie wiem o co mu chodzi. Co? Ten stary był lepszy. No ja pierniczę, 0-2, no co tu się dzieje, no nie wiem. Zabrali nam nadzieję, zabrali nam nie dwa gole. Nie ma szans już. Dwa gole, no jak można taką szmatę w 2 minuty po gwizdku spuścić, no? Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo to bardzo nas zmotywuje. Spróbujcie dobić 2000 lajków w jeden dzień. To był mega wynik. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych takich odcinków. Lecimy po 50 kaski leży. No i oczywiście wszystkie Instagramy w opisie. Tutaj widzicie Instagrama Tobiego. Zaobserwuj, aby otrzymać lajki. Tak samo z Instagramem Kuby w tym momencie jest na ekranie. Z Instagramem Krzysia w tym momencie jest na ekranie. No i na samym środku mój Instagram. Jedna zasada, dasz followy, otrzymasz lajki. No i w tym malutkim tutaj kąciku Instagram Kumaka, który był w kilku scenkach. Naprawdę warto. No i co? W komentarzu piszcie typy kolejnych artystów, jakich chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Czytamy oczywiście. I co? My się teraz z wami żegnamy. Docencie to, że nagrywaliśmy wam ten odcinek. Dobra, skończ naprawdę. Minusowe temperatury. Cześć!